Hej! Kochani, słuchajcie, jesteśmy w piżamach i nie wierzę w to, co robimy. Dzisiaj mamy challenge 24 godziny w piżamach, więc będziemy chodzić po całym mieście, tak? I szczerze mówiąc, dziś tak stresuję. Już dostałyśmy informację, że nasze piżamy są mega słodkie. Tak, wyglądamy jak misiaki. Musimy załatwić dzisiaj parę spraw i nie możemy się od nich wymigać, więc musimy to zrobić w piżamach. Jeżeli chcecie zobaczyć, co będziemy dzisiaj robić, to oglądajcie dalej. Pierwszy przystanek to jest sklep spożywczy, bo musimy kupić coś na śniadanie. Słuchajcie, mam super worek. O, czekaj, o nie, prześwietla strasznie. O, teraz. O, to jest super worek, my trzy, super idealny na zakupy. Pierwszy przystanek to sklep spożywczy, tak, ponieważ musimy kupić sobie śniadanie. Zjedzmy jajecznicę. Jest w ogóle 11, a my jemy śniadanie. Zjedzmy jajecznicę. No bo czekałyśmy na dostarczenie aparatu, żeby zacząć nagrywać. Wszystko dla was, poświęcamy się po prostu. Tak, okej, idziemy szukać. Ja nie wiem, czy jajecznicę, ja jadłam ostatnio jajecznicę. Ludzie się tak na nas patrzą. Jezu, mi jest tak wstyd. No czemu? Nie, naprawdę. Gdzieś jesteśmy po prostu w piżamie. Co za problem? Właśnie. Ja się czuję bardzo dobrze, bo w ogóle słuchaj. No, Słuchajcie, ja mam coś takiego, że w ogóle, nie wiem, nie przejmuję się tym, jak wyglądam, jak wychodzę do sklepu, ale jakieś ja takie, nie wiem, miejsce. Ja na ogół dla mnie to jest po prostu ja w ogóle super. Często przychodzę w jakimś dresie, czasami z jakimś ręcznikiem. A to ja wyglądam głowie. Jak zebra, to w ogóle w sensie, ja też spoko. Chodzę dziwnie ubrana, akurat, ale akurat jak chodzimy jak takie trzy kangury, to mnie tak bawi, a zaraz jest mi tak głupio. Dobra, jesteśmy w sklepie. Biorę. Okej, wybieramy pieczywko. Jakie chcemy, dziewczyny? Weźmy jakiś chlebek może, co? O, ten o, to mi jest super! A pokaż, bo ja muszę jakiś inny. Ale to jest dobre. Ten? Tak. A, okej. Okay. On jest dobry. Ale słuchajcie, to może zróbmy twarożek i tą. No ale przecież chciałyśmy jajecznicę. Jajecznicę? No. Jajecznicę. Zróbmy jajecznicę. Ja ostatnio... Nie, pracownicy luz. Ja ostatnio jadłam jajecznicę. Naprawdę chcemy jajecznicę? Tak, ja tak. Ja też. Przegłosowana, no dobra, trudno. Ale to jajka musimy kupić w innym sklepie, bo kupujemy tylko te z chowu ekologicznego. Więc tak naprawdę tutaj. Ej, ale z ilu jajek idzie jajecznica? Ja z dwóch. Ja z dwóch. Okej. Okay. Jeszcze okay. Pięciu. Wiem, ale no na diecie tylko z dwóch mogę. Ej, dobra, to idziemy do kasy. Ej, idziemy po karmę. Jaką karmę? To jest karma, zastanawiam, gdzie idziemy. Dla psa? Tak. Pies mi zaginął. Dzień dobry. A dziękujemy, dziękujemy. Hej. Słuchajcie, nie ma szczypiorku. Przegrałyśmy. Bierzemy cebulę. Bierzemy cebulę. Wiecie za to, czego ja nie rozumiem? Wszyscy do nas mówią, jakie piękne misie. Czy nie widać, że to jest zebra? Słoń? Jaki słoń? To jest król. O czym ty do mnie mówisz? To jest król. Czego ty nie stajesz? To są uszy. A mój to jednoroszem. Dobra. Jak o nie. Przepraszam, myślałam, że to jest słoń. Ale dobra, ja jestem jednoroszem. Jednoroszem? Zabieram ci to. Dziękujemy dzisiaj. Jak? Aż po prostu mi się zrobiło tak przykro. Tej pani dziękujemy dzisiaj. Jestem królikiem. Tak, wszyscy mówią do nas, że jesteśmy misiami. Ale mi się wydaje, że to jest dlatego, że po prostu jesteśmy ubrane w piżamy. Cześć. Tak. No i... To misiaki. To nie są misiaki. O, łap windę. Czekajcie, muszę zmienić, bo nas nie widać w ogóle. A, i tutaj znowu będę musiała zmienić. Dobra, teraz podaj co łap windzie. Uwaga. O, to piżama party, pokój już otwarty. Z przyjaciółmi przetańczymy cały dzień. Cały dzień. Do góry nogami. Kefi zrobiła jajecznicę. Gratulacje. Dziękuję. Ale ja pokroiłam cebulę, więc swój udział też miałam. Ja nie miałam żadnego udziału, bo słyszałam włos. No. Bon appetit, baby. Dobra. Idziemy teraz do centrum handlowego, bo Gefi powiedziała, że musi coś tam kupić. Także lecimy. No i odebrać. Potem... Odebrać, okej, okay, to odebrać. No i potem lecimy sobie na rynek. Tak małym pomieszczeniu. Ej, może to jest w ogóle jakaś... to jest metafora po prostu. Ktoś podgląda, by nie wchodzić na tematy. To jest po prostu słodkimi
liściami, wysiaczkami. Wysiaczki. Słuchajcie, idziemy i jakiś chłopczyk idzie i robi tak. To było przesadkie. O jeny. Gefi, słuchajcie, sobie podciągnęła spodenki, bo było jej za gorąco. To są wakacje. Dokładnie. Zebrana wakacje. Dobra, czekamy, nie? Jula robi to, co dzieci i króliki kochają najbardziej. Uwaga, kochani, zebra na drodze. Zebra na drodze, a w zasadzie to dwie. Jedna na drugie. Gdzie jedziemy? Julia, gdzie jedziemy? Tak. Jedzie jednorożec, zebra i królik. I zebra. Królik. Nie jestem słoniem. Co ja powiedziałam? Słoniem. Jestem królem. Ale wszystkim się podobają nasze stroje, nie? Czekaj, zaraz cię przejedzie! Nie! O. I byłby rozjechany królik! Słuchajcie, jesteśmy na rynku we Wrocławiu. O man, i zostałam rozjechana jak zawsze. Zmiera słońce, jest. Właśnie nie wiem, czy cokolwiek widać. Ale co robimy? W sumie idziemy na jakąś kawę, na jakąś herbatę, bo musimy czegoś się napić, tak? No tak. I wrocławski rynek jest przepiękny. I boczek. Pięknie. Jesteśmy na rynku we Wrocławiu i właśnie w sumie jedziemy sobie coś wypić, jakąś kawkę albo herbatkę. Tak. Coś takiego fajnego. Mega jest słońce dzisiaj, wreszcie wróciła dobra pogoda. Tak, ale jest gorąco, ale właśnie, tylko nie trafiłyśmy z tymi piżamami, nie? Tak. Mogłyśmy wczoraj. Alleluja. Hea. Czas na... Coś się stało? O nie! Ty, Gefi, masz w ogóle coś takiego, że jak zaczynamy nagrywać, to ty zrzucasz na siebie jedzenie, zauważyłaś? Nie. Racja, kiedyś nagrywałyśmy TikToka, słuchajcie, takiego fragmentami i miałyśmy dograć końcówkę z Harvey. Myślę, że kojarzycie ten TikTok. Tak. I Gefi miała taką scenkę, że musiała po prostu trzymać herbatę, czy tam kawę i miała się napić. Nie! Miała zrobić tak, pstryk i ta herbata miała się pojawić. I miałam się napić. Tak, tak, tak. I ona pstryknęła, ta herbata się pojawiła i zaczęła pić. I my urwałyśmy tego TikToka, ale to jest nagrane. No ale... No co ja zrobię? Gafa ze mnie. Ale większość komentarzy była, czy Gefi na siebie wylała to picie? No jest. I teraz wam możemy potwierdzić, tak, tak było, Gefi na siebie wylała wszystko. Słuchajcie, nigdy wcześniej nie jeździłyśmy na elektrycznej hulajnodze w piżamach. W sumie Gefi to nawet nie ja jeździła. Ja pierwszy raz jeżdżę na hulajnodze elektrycznej i do tego jeszcze jest tak wygodnie, bo w piżamach jest naprawdę tak super. Tak, w ogóle wszyscy ludzie się na nas patrzą, a my kompletnie nie wiemy dlaczego. Ja też nie wiem. Co nie chodziliście w piżamie po rynku? No przecież, my zawsze robimy to. No i słuchajcie, spędziłyśmy cały dzień w piżamach w różnych miejscach, przeróżnych. Zaczęłyśmy tak. Od sklepu spożywczego, później byłyśmy w centrum handlowym. Tak, później poszłyśmy na rynek. Poszłyśmy na kawę. Jeździłyśmy hulajnogami elektrycznymi. Dokładnie, a teraz jesteśmy na dachu centrum handlowego i słuchajcie, już tutaj będziemy chillować, trochę się poopalamy w tych piżamkach. Tak. Dokładnie, ale wiecie co, morał z tej całej historii, z tego vloga jest taki, że nie ma się co przejmować tym, co inni myślą, bo tak naprawdę wszyscy się uśmiechali, a ja na przykład byłam taka trochę... Nati była bardzo zestresowana. Przyszła do mnie dzisiaj rano i mówi: Julka, ty naprawdę nie dam rady tego zrobić. I mówię do niej: no co ty, Nati, musimy to zrobić, to będzie śmieszne, fajne, super spędzimy czas. A ona: nie. Przyszła Gefi, no jakoś ją przekonała. Tak. Było. Więc dałyśmy radę, szczególnie brawa do Natki. Tak. Yeah. Za przełamanie się. I nie przejmujcie się, ubierajcie się jak chcecie, bo to ma być tak naprawdę wasz ubiór. My dzisiaj byłyśmy challenge'owane, ale naprawdę super się czujemy w piżamach. Ja się świetnie czułam. Po pierwsze jest częściej wygodnie, po drugie to śmiesznie. Tak. Naprawdę, nie mam nic przeciwko. Nie ma co. Jest super. No to żegnamy się z wami, dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i piszcie w komentarzach, czy macie dla nas jeszcze jakieś inne challenge'e. I jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał. Dziękuję i do zobaczenia.
Zapraszamy do subskrybowania tego kanału, polubienia filmu i zobaczenia najnowszego odcinka na kanale. Wóz różowe oku.